Dzisiaj Wam opowiem historyjkę o odtwarzaczu firmy Marantz CD94. Przyjechał do mnie, został przywieziony na wymianę tylko gniazd liniowych typu Cinch. Jak się okazało, trzeba było zrobić coś więcej. Zapraszam. Witajcie. Dzisiaj mam taką dosyć prostą usługę do wykonania w tym odtwarzaczu. Jest to odtwarzacz Marantza CD94 i jest nawet dosyć ładny i ciężki. Dodatkowe klawisze pod tą klapeczką. Bardzo przyjemny widok, drewniane boczki. I tak to urządzenie prezentuje się z tyłu. No i jest pewien problem, mianowicie w tym miejscu. Trzeba to naprawić. Spójrzcie i pewnie już widzicie, w czym jest problem. Mianowicie tutaj to gniazdo jest rozwalone. Dobrze. Trzeba poszukać jakiegoś złoconego gniazda, które mogłem tutaj zastosować. Nie wiem, czy będę mieć na miejscu coś takiego, czy będę musiał kupić. Co to mamy? Remote control. Remote control, internal, external. Aha, dobrze. Internal pewnie pójdzie przez to. Nie. Mniejsza już o tym klawisz external, czyli sterowanie tutaj za pomocą pilota ze wzmacniacza, a internal, czyli sterowanie ze środka z diody podczerwieni. Tak myślę, że to rozwiązane. No, voltage selector na 240 V to bardzo dobrze. No, kawałek radiatora. Tu podejrzewam, są jakieś dwa transformatory, bo urządzenie jest strasznie ciężkie. Zobaczmy, jak urządzenie prezentuje się po włączeniu. Widzieliście, że w pierwszym przypadku było disk error. To znaczy, że nie przeczytał żadnego, ponieważ nie było niczego w odtwarzaczu. A teraz mamy 21 tracków. I działa bez żadnego problemu. Z tego, co mi użytkownik tego urządzenia mówił, w środku są zrobione jakieś modyfikacje. Moim zdaniem za szybko się to otwiera, ale niż o to. Te modyfikacje prawdopodobnie będą widoczne gołym okiem. No, disk error, czyli nie przeczytał żadnego dysku. Dobrze, zdejmę pokrywę i zobaczymy, co jest w środku. Do not remove cover. Seam marking on the bottom. No to trzeba będzie się przyjrzeć. Każda ze śrub powinna mieć taką gumkę. Gumka jest tylko na jednej ze śrub. No ciekawe. Prawdopodobnie chodzi o tę wskazówkę, że by ustrzec się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie należy odkręcać pokrywy. Nie ma żadnych części w środku dla użytkownika. Tylko wykwalifikowany serwisant może to zrobić. No jeszcze tutaj mamy kilka informacji na temat transportu, że jest specjalne zabezpieczenie dwoma śrubami na czas transportu. Tak jak mówiłem Wam, urządzenie musiało być modyfikowane, było rozbierane. Widzicie, nawet nie muszę włożyć siły, żeby odkręcić te wkręty. Po prostu dwoma palcami kręcę. No tak nie powinno się składać żądań. Trzeba te elementy podokręcać. Śruba górna mi się podoba. Ładny kawałek. Chyba aluminium. Nie, tak, aluminium. To jest ładny kawałek aluminium. Się prezentuje wnętrze i wiecie co? Będę musiał zrobić dodatkowe rzeczy w tym odtwarzaczu, żeby w przyszłości nie uszkodził się. Mianowicie mam na myśli to i to tutaj, to tutaj. To jest modyfikacja. Kondensator jest luźny, nie wiem dlaczego jest tak przykręcony. Tu modyfikacją będą prawdopodobne te kondensatory, te niebieskie. Lutowane tak, że każdy potyka się o siebie.
No nie wiem, ja bym tego tak nie zrobił, ale mniejsza o to. Najważniejsze dla mnie w tej chwili jest to gniazdko. No i przy okazji, jak już, bo muszę i tak płytę główną wyjąć, odkręcić, to przy okazji zajmę się tymi kondensatorami. Tutaj macie widok na napęd. Jak to jest Marantz, to ma napęd jest Philipsa. Bardzo ładny kolimator, niezabrudzony. Pięknie. Trochę tutaj widzicie kurzu czy czegoś. Trochę jest zakurzony ten odtwarzacz. Pasek jest w miarę ok. No, tutaj przyda się na te styki. Nie widzicie. Na te styki przyda się pasta Molykoty. Żeby troszeczkę. Nie, to jest teflon, to niepotrzebne. Dobrze. Jak wygląda na tym z boku. Skoro już mamy rozebrany, nie porazi nas prąd. Możemy zobaczyć, jak po włączeniu działa napęd. Jaki błyskawiczny i pewny. Perfekcyjna praca. Naprawdę podoba mi się. I ten odlew aluminiowy na dole. Tutaj. I teraz przypomnijcie sobie odtwarzacz. To był NAD M5. Jaki tam był słaby napęd. Coś nie poszło. No, teraz płyta jest dobrze włożona. Tam pykający przekaźnik. Play. Działa wszystko poprawnie. Za wyjątkiem autofokusa w tej komórce. Ten co chwilę gubi ostrość. No ale cóż. Postaram się to jakoś wyjąć bez większego rozbierania, ale widzę, że tu na przykład też jest odlew. Konstrukcja jest porządna, odlewana, dlatego taka ciężka. Ja myślałem, że są dwa transformatory, a on jest ciężki z powodu tego chassis. Zobaczcie, jaki to jest odlew. To jest porządna rzecz. Tylko żeby brzmiał dobrze. A słyszałem go i nie jestem zadowolony z tego brzmienia. Może właśnie te modyfikacje tutaj spowodowały to. Po prostu brakuje mi możliwości ostrzenia z 2-3 cm. Tutaj widzicie mostek wykonany z kawałka przewodu i jest on już skorodowany tym klejem. Mam w tej chwili jakieś 10 cm od obiektu obiektyw, bo bliżej nie chce mi ostrzyć. Poza tym aparat, ten smartfon jest tak duży, że się nie mieści do tego odtwarzacza. Chyba dalszą część filmu będę nagrywał w rozdzielczości 920 pikseli, bo naprawdę ten smartfon no nie jest pomocny przy tym. Ja się tu muszę namęczyć, żeby ująć odpowiednio to. Także naprawdę mimo zachęt ze strony widzów do tego, żeby stosować smartfona do filmowania napraw, nie jestem do tego przekonany, bo tutaj prawie nic nie widać na tym. W mniejszej rozdzielczości mam bliższe powiększenie, bliżej obiektu jestem i widać lepiej szczegóły pomimo mniejszej rozdzielczości. Druga rzecz taka, że mi ten smartfon przesłania kompletnie widok. Tutaj mamy problem z kondensatorem. Widzicie? Rdza albo wylany elektrolit. Także to nie jest taka prosta naprawa, tu więcej rzeczy trzeba zrobić. Może nawet to był dobry moment, żeby to urządzenie trafiło na serwis. Jak na razie skontaktowałem się z właścicielem, czy tę masakrę w środku tu będziemy naprawiać, czy też nie. Bo zlecenie miałem tylko na to. A tu się okazuje, że urządzenie tak źle gra z powodu tych wylanych elementów tutaj. Tu mamy zasilacz. Wiecie, no skorodowane nóżki rezystora mogą spowodować brak napięcia gdzieś. Także no to wszystko trzeba by poprawić. Zatem martwi mnie takie wlutowanie kondensatorów. Naprawdę, nie było innego sposobu. No cóż, nie ja robię modyfikacje, tego nie będę ruszał. Nie mam zlecenia na to. Robię tylko to, co sobie życzy klient. Robota z modyfikacją zrobiona po łebkach. Zobaczcie, nic nie jest wyczyszczone. Po prostu polutowane, porobione i... jak to się mówi?
Pan zrobił swoje, może oddać urządzenie, tak? Pan serwisant. To jest niechlubna robota. No niestety muszę tutaj teraz jeszcze wyciągnąć te przewody. To już ja od siebie po prostu ten odtwarzacz tutaj wyczyszczę. Bez chęci zleceniodawcy, a to z tego względu, że no po prostu aż serce boli widząc coś takiego. Ja to wyczyszczę, a potem poczekamy, czy będziemy wymieniać te elementy. Tak, niby z własnej inicjatywy już wyczyściłem trochę tej płytki drukowanej. To mamy skorodowane nóżki tranzystora. Się dziwię, że człowiek, który robił tą modyfikację, ten kondensator wlutował po prostu na ten klej. Nawet tutaj widzę, że ten kondensator się rozwarstwia. Tam, tu, zobaczcie to, w tym miejscu. To trzeba jeszcze wyczyścić. Trochę już to skrobałem, muszę to przemyć po tym jeszcze. Naprawdę nie lubię tym filmować. Niby się patrzę, co się dzieje na płytce, a na ekranie już tego nie widzę. Aparatem lepiej mi się celuje. Tym, gdzie on jest? Tym. Dobrze. Ponarzekałem. Pokazałem wam, do czego prowadzi zaniedbanie wyczyszczenia płytki drukowanej z kleju. Ja działam dalej, bo to trzeba zrobić, żeby ten odtwarzacz działał, a nie tylko wymiana tamtego z tyłu gniazda. Zabezpieczyłem skorodowane elementy, czyli te mostki tutaj, po wyczyszczeniu oczywiście lakierem. I montuję z powrotem kondensatory, bo tak czy siak właściciel na razie się jeszcze nie określił, czy chce te kondensatory wymieniać, czy też nie. Sytuacja się nieco zmieniła. Rozmawiałem z właścicielem, to mam 100 mikro na 25 V i jeżeli byłby zły, miałbym go wymienić. 100 mikro na 25 V powinien mieć SR06 na 07. Sprawdzę jeszcze jeden i ewentualnie podejmę decyzję o działaniu. Mam tutaj kondensator 1000 mikro, 100 mikro na 25 V Elny i też ten SR troszeczkę zawyżony. Sprawdzimy następny. Następny kondensator. Ja myślę, że tutaj nie gra roli ten SR tak bardzo, ponieważ to jest drogi ze wzmacniaczy tutaj audio. Bardziej istotna jest pojemność, a pojemność jest w normie. Gdybyście chcieli wymieniać kondensatory bardziej, sensowne byłoby używanie takich. Zmieszczą się, nie trzeba ich w jakiś nieludzki sposób lutować, można na pion, mają zaznaczoną okładzinę zewnętrzną. Mówię, że akurat mi flexy, ale w takim właśnie stylu kondensatory jak najbardziej tutaj, a nie takie bańki. To jest moim zdaniem błąd tego poprzedniego serwisanta i brak izolacji wyprowadzeń tych kondensatorów. Także właściciel zdecydował się na zrobienie rzeczy koniecznych. Z ciekawości sprawdziłem sobie i mamy tylko niecałe 6,2% odchyłki od pojemności. No teraz troszeczkę mniej mi wyskoczyło, 6,354, a przedtem było 6,376. To nie jest duża różnica. Czyli kondensator jest sprawny, a ASR 044, no tutaj mamy trochę duże, to ESR, to jest na 16 V, no ale tak jak powiedziałem, nie do mnie należy decyzja o wymianie tego kondensatora. Mam kondensator 470 mikro i 15% odchyłki, trochę duży ESR. No ale ten chyba będzie gorszy, bo ten wydaje się pęknięty. Nawet jest wylany. Widać po nóżkach korozji. No i miernik potwierdza nam, że kondensator jest uszkodzony. Dobra, włożę te dwa kondensatory, ja nie zubożeję, a urządzenie będzie dobrze działało. Sprawdziłem sobie kondensator po drugiej stronie zasilacza, 47 mikro. Tutaj go wylutowałem. No i mieści się. Tutaj akurat zasilacze, im większa pojemność, tym lepsza. A08 jest poniżej dopuszczalnej wartości, więc 1,3 jest maksymalna. No to dobrze, kondensator może zostać. Duży
Kondensator Elna for Audio 6825 V ma w tej chwili 7400 SR047 i ten jeszcze moglibyśmy uznać. Pamiętajmy o tym, że nie mam zgody na wymianę kondensatorów. No więc pojemność zachowana zasilaczu, więc dobrze, niech zostaną. Drugi z kondensatorów. Pojemność zachowana w tym zakresie, nawet i 20% dokładności elementów, więc nie ma co szaleć, zostawmy je. Jedyna rzecz do zrobienia to wyczyszczenie tego kleju. Tutaj całe szczęście klej nie powyciekał na uszczelkę gumową. Kondensatory nie są też wybrzuszone w jakiś tam sposób mocny. To ta uszczelka tutaj, to jest ta podkładka izolacyjna, się ładnie ugina, więc nie mamy wybrzuszenia. Dobrze, zostały mi jeszcze te kondensatory do sprawdzenia. To jest 1000 mikro na 50 V i 1000 mikro na 50 V. No, ESR jest troszeczkę wysoki, ale urządzenie działało. Nie mam zgody na wymianę kondensatorów. Powtarzam to kolejny raz. Wyczyszczę go. Wymieniłem tylko tamte dwa kłopotliwe, które nie miały pojemności w ogóle. One są tutaj. Także z mojej inicjatywy to jest zrobione. Ostatni z kondensatorów ma taką samą wartość jak poprzednie, więc myślę, że nie ma sensu tego robić, żeby je wymieniać na jakiekolwiek inne. Pozostaje mi te czerwone stałe kondensatory jakoś zaizolować, ale to już sobie innego dnia. Dzisiaj już jest dawno ciemno, więc myślę, że pracę na tym można zakończyć. Jutro też jest dzień. Z tego, co się dowiedziałem, to modyfikacja była robiona gdzieś w Niemczech. Na to trzeba nasunąć koszulkę termokurczliwą, żeby przypadkiem nie było jakiegoś zwarcia. Nie ma tam tych koszulek termokurczliwych w sprzedaży? Wiecie co, ja po prostu kupię jeden nano i wywalę te badziewia. Nie ma sensu walczyć. I tak, dla waszej informacji, po co w ogóle martwię się o te kondensatory? Takie ułożenie, że się kondensatory o siebie opierają, sprzyja powstawaniu pojemności montażowych, które obcinają wam pasmo przenoszenia. Tak, to jest... Taki montaż jest niekorzystny. No ale co zrobić? No, ktoś to zrobił, ja tych zmiansów wywalać stąd nie będę. Może to są dobre kondensatory. Może ktoś się z nimi spotkał. W każdym razie zmienimy te na 3 mikro na 120 V od Wimy. Albo jakieś inne znajdę, to są MKP. I te na 1 mikro. Tak ktoś pokombinował tutaj, no. Jestem doprawdy zaskoczony. W celu minimalizacji kosztów mam zrobić coś takiego, że pomarańczowe gniazdo przelutować na prawą stronę, a zwykłe gniazdo wlutować w miejsce pomarańczowego, bez złocy. No w sumie ma to jakiś sens ekonomiczny. Jak się okazało, właścicielem urządzenia jest Szwajcar, nie Polak. Polak tylko pośredniczy, bo go miał to urządzenie u siebie. To jest niklowane. Zrobię inaczej. Poszukam gniazd, przykręcę je tutaj i przewodami wyprowadzę do płytki drukowanej. Bo tak, widziałem, że w internecie, że tak robią i nikt nie zgłasza problemu z tego względu. Tylko wystarczy odpowiednio odizolować od obudowy. I to będzie koniec roboty. Dlaczego nie mam wymieniać kondensatorów? Ponieważ osoba, która mi zleciła tą usługę, stwierdziła, że gdyby to było jego urządzenie, pewnie by to zrobił. Ale pan, który tam jest właścicielem, no nie chce inwestować w to urządzenie. Nie wiem z jakiego powodu, bo nie pytałem, ale i tak ma robotę zrobioną za darmo, bo tutaj za to czyszczenie nie policzę. Te dwa kondensatory to tam są groszowe sprawy. Po konsultacjach z pośrednikiem doszliśmy do wniosku, że zrobimy gniazdo na takiej zasadzie, że tu i tu do panelu przymocuję gniazda, ale jest pewien problem. Mianowicie odległość między gniazdami tutaj w tym miejscu, gdzie widzicie tę kreskę pod moim kciukiem, jest 2,7 mm. Żeby zastosować takie gniazdo, które plastikowe podkładki izolacyjne ma średnicy 15 mm, będę musiał te podkładki nieco ściąć.
Ale wiecie, nie jest to żaden problem, ponieważ będzie się to stykało masą, czyli zewnętrzną okładziną. Milimetr będzie między jedną a drugą częścią, także to też nie jest żaden problem. I myślę, że można tak to zrobić. Są jedyne jakieś tam rozsądne jakości gniazda w cenie niezbyt wygórowanej, bo są jeszcze inne gniazdka. Te tutaj. No ale te gniazdka mają problemy, bo są luźne. Zazwyczaj styki, jeżeli nie macie zakręcanych wtyków, to one spadają z tych gniazdek, albo nie można ich włożyć, albo jakieś tam inne problemy są. Miałem kilka razy do czynienia z tymi gniazdami i nigdy nie byłem zadowolony. Także jakoś tak dziwnie, bardzo słaba oferta jest. Tych gniazdek nie mogę zastosować. To wynika z tego, że mają zbyt małą średnicę i po prostu przelatują na wylot. A tak to bym sobie już skończył tę robotę. To oczywiście robi się przez podkładki. No ale cóż, nie mam tych gniazdek, muszę je kupić. Ja bym z wielką chęcią zastosował coś takiego, ale jak widzicie 16 mm to średnica gniazda. No i jestem ograniczony w wyborze takiego gniazda, jeżeli chodzi o montaż odległością między otworami, a druga rzecz, co mnie tutaj ogranicza, to cena, jaką mogę wyłożyć na gniazdo, więc 25 zł za sztukę to jest zbyt dużo, ponieważ 24, tym bardziej 40 zł. Dobrze, doszedłem do wniosku i tu proszę mnie nie krytykować za jakąś tam fuszerkę czy coś, po prostu korzystam z tego, co jest dostępne. To gniazdo jest w miarę dopasowane do moich potrzeb. Muszę wykonać tylko pewną modyfikację tych podkładek. Mianowicie troszeczkę ją zeszlifować z jednej i z drugiej strony. Także takie gniazda się zdecydowałem zastosować. W związku z tym na płytce drukowanej mogę już przylutować przewody i zamontować płytkę do odtwarzacza. Poczekać na dostawę, zamontować gniazdo z tyłu tutaj i oddać odtwarzacz. Tak więc teraz to przemyję, znaczy najpierw lutuję przewody, tu w to miejsce, jaki ma mały kadr ten telefon, tu w to miejsce włączyć, znaczy wlutować przewody, przemyć całość, za chwilę zobaczycie efekt. Do połączenia płytki drukowanej z gniazdami użyję kawałka tego audiofilskiego przewodu w cenie 120 zł za metr. Leży u mnie od jakiś czas, tu widzicie jest nawet jakaś folia nawinięta na przewód, gorącą żyłę, która też jest w izolacji. Nie wiem, co mnie skłoniło, żeby kupić ten przewód. Nie słyszę różnic między tym przewodem a zwykłym mikrofonowym czy tam przewodem kloca. A kloc tutaj się nie nadaje, bo jest za gruby, za sztywny. Audiofilski przewód zainstalowany, tu na dole pola kierowane, żeby mi się nic nie zwarło. Dobrze, możemy zamontować płytkę do odtwarzacza. Modyfikacja poczyniona w tym miejscu, te dwa kondensatory połączone ze sobą do pojemności 1 nano, to jest 589, który łączy się z rezystorem 571, jak widzicie tutaj na schemacie. I ten 1 nano prawdopodobnie idzie sobie gdzieś tam do masy, tak, jak widzicie tutaj idzie sobie do masy. Tu jest masa, tu mamy z jednej strony, czyli kondensator antyzakłóceniowy. Jak widzicie, kondensator antyzakłóceniowy jest tutaj, tak, do masy. To jest to, ten rezystor 571. Ale w tym miejscu to nie jest kondensator antyzakłóceniowy, tak jak powiedziałem. To jest jakiś filtr, który nam zabezpiecza ten odtwarzacz przed sianiem częstotliwościami pochodzącymi z przetwarzania tu z DAC-a, z tego miejsca. Mamy pierwszy filtr, drugi filtr.
Także uważam, że wymiana na zwykłą Wimę czerwoną na 1 nano w zupełności wystarczy. To co tutaj czytacie, tą wartość to jest 1/1000 mikrofarada, czyli właśnie 1 nanofarad. Nie wiem dlaczego ktoś tak powymieniał, tam jest jeszcze jakiś jeden ewenement, który muszę poszukać i sprawdzić. Także te 3 mikro, które mamy na wyjściu, poczekajcie, to są te kondensatory 100 mikro na 25 V i tutaj też 100 mikro na 25 V, one są na wyjściu tych wzmacniaczy operacyjnych. Proszę szersze spojrzenie, audio output i tu jest ten kondensator. To tutaj ten kondensator jest jakiś na headphone czy coś takiego. Wzmacniacz do słuchawek. Tak, tak jak mówiłem. To jest wzmacniacz słuchawkowy. Natomiast, czyli mamy tutaj rozdzielony kondensator, który idzie na wzmacniacz słuchawkowy i kondensator w torze sygnałowym audio, który nam podaje sygnał na wyjście audio. I tu jest właśnie te 3 mikro. Poszukam najlepszej jakości 3 mikro. 3 mikro może być na 160 V, na 120 V. Tutaj na pewno takiego napięcia mieć nie będziemy. Po to, żeby zmieścić do środka ten kondensator, to nawet byłby dobry Wimy czerwony 3 mikro na 63 V. Nie wiem dlaczego ta modyfikacja jest tak zrobiona. Ktoś po prostu wsadził co miał pod ręką. Myślę, że tutaj po prostu był kondensator ceramiczny w oryginale. Tak mniej więcej wynika z dokumentacji. I ktoś po prostu nie miał jednego nano na te 60 parę tam voltów czy więcej foliowy i wrzucił dwa równolegle połączone. To tak naprawdę nic nie daje. To jest po prostu pojemność się łączy zwyczajnie. To nie tak, że jeden kondensator działa inaczej, drugi działa inaczej. To jest pojemność połączona równolegle. 510 i 510 co daje nam 1 nano, 510 pico. Nie wiem dlaczego ten niemiecki technik, jeżeli w ogóle to był jakiś technik elektroniki, po prostu zrobił to. Być może zobaczył w internecie, ktoś coś przeczytał, coś tam zrobił i dlatego jest to zrobione tak po łebkach i jest bardzo fatalnie zrobione. Szkoda. Po tych wszystkich zamieszaniach z decyzjami wiem co mam zrobić, myślę, że zamkniemy się poniżej 150-200 zł z tą robotą. Najwięcej problemów teraz będzie rozebranie płytki, wymontowanie wszystkich skorodowanych mostków i zastąpienie ich nowymi. Dlaczego tego nie zrobiłem wcześniej? Bo to zajmuje czas. Naprawdę to zajmuje ogromną ilość czasu, więc nie zdecydowałem się. A jeżeli już mam zgodę, to zdecydowałem się na zrobienie tego. Kolega zapłaci za to, więc nie ma problemu ze zmarnowanym czasem. Ta połączona pojemność, co Wam tutaj pokazywałem wcześniej, jest w tym miejscu. 5,1 nanofarada. Zastanawiam się, czy to był problem ze znalezieniem takiego kondensatora, czy po prostu robił to totalny amator. Zostawię to tak jak jest z tym kondensatorem, tym 5,1 nanofarada, ponieważ właściciel stwierdził, że nie ma sensu tego przerabiać. Natomiast ten 1 nanofarad tutaj znalazłem nasze polskie. Idealnie 1,05 ma jeden, a drugi ma 0,99 nanofarada. Więc może tak być, to jest w granicach tolerancji. I te polipropylenowe, styrofleksowe kondensatory wydają mi się lepsze, aniżeli te puszki, które tam były połączone równolegle. Korzyść z tego kondensatora została zniwelowana przez niewłaściwy montaż i pojemności montażowe. Naprawdę, jeżeli chcemy odnieść korzyść z takiej przeróbki, musimy przemyśleć rozmiary elementów, a nie wciskać, tak jak na tym materiale wideo tutaj widzicie, a nie wciskać je obok siebie. No. Tu. Prawda? To jest dobrze, jak się rozmawia z właścicielem bez pośredników. Naprawiłem te rezystory, polakierowałem je. Znaczy, naprawiłem w tym sensie, że końcówkę, która tutaj nie widzicie, końcówkę, która tutaj jest, była cała zaoksydowana, wziąłem oskrobałem.
naniosłem cynę i zalakierowałem. Wymieniłem mostki, żeby nie były pokorodowane. Tutaj widać te elementy. Tutaj widać te elementy, które wymieniłem. Poświęciłem na to 1,5 godziny pracy, żeby to ładnie zrobić. No i co? I teraz będziemy badać Miflexy. Mam 4 w podobnych wartościach. 3,298. No dobra, 3,298. Zobaczę sobie innego Miflexa. Dobiorę parkę taką, żeby była w miarę. I po prostu wmontujemy tutaj. Ja nie lubię filmować tą komórką, bo wydaje mi się, że nie patrzę na ekran, a wydaje mi się, że filmuję kadr, a się okazuje, że nie filmuję kadru tego, którego powinienem. Tutaj jest za mała pojemność, no i tak sobie dobiorę po prostu elementy. I gniazda, bo o nich zapomniałem. Bardzo ładne, eleganckie gniazdka. To dziwne światło, które się odbijało u Was, znaczy na mierniku, no tak jak spojrzymy, to coś tam się odbija, jedno światło. Z tej strony drugie. Wymieniłem sobie oświetlenie. Dałem tutaj świetlówkę i to są tuby LED-owe. Tak to się nazywa. Tutaj mam dobraną parkę. Różnią się poniżej chyba 0,1%. Bardzo dokładnie dobrane kondensatory. Akurat się złożyło, trafiłem fajnie. Te niebieskie paski, tak, to jest niebieski kolor, te niebieskie paski oznaczają okładzinę zewnętrzną, czyli ujemną. A propos światełek, dorobiłem sobie jeszcze jedną rzecz. Jak tam widzicie, w tym miejscu tutaj jest też listwa LED, także tam z tyłu mi trochę oświetla, także nie mam już takiej ciemnicy na tym warsztacie. Fajna rzecz, niedroga, także polecam. Można ładnie postawić duże kondensatory? Można. I myślę, że te papieżaki Miflexu mogą tutaj być papieżaki, czy nie papieżaki, styrofleksowe po prostu kondensatory. Teraz muszę umyć płytkę, no, ale nie zrobię tego dzisiaj. Mamy już 22. Człowiek musi odpocząć, zwłaszcza, że rano trzeba wcześniej stać. Tak mi się skojarzyło, że właściciel mówił, że był ten sam ten odtwarzacz gdzieś tutaj w Polsce na serwisie. Całkiem możliwe, że był, bo miałem informację o tym, że on był modernizowany. No, właściciel sam nie rozbierał urządzenia, ale co się okazało, serwisant, który oglądał to urządzenie, stwierdził, że ten klej to jest nic. Już w tym stanie oczywiście, bo tam w nowym urządzeniu to tam nie ma co ingerować w te kleje. Niech sobie tam potrzymają te elementy. Ale już w tak wiekowym urządzeniu warto to zrobić, żeby to usunąć. A serwisant tego nie zrobił. Nie stwierdził, że nie potrzeba. Nie ma takiej potrzeby, żeby ingerować w płytkę tutaj. To mnie trochę dziwi, bo ponoć jest uznanym serwisantem. No cóż, tak naplotłem na innego serwisanta. Przepraszam, to nie jest celowe, to po prostu zwrócenie Waszej uwagi, jak ważne jest mycie płytki na przykład, jak ważne jest czyszczenie tego. Mam tu taką podkładkę i z niej powykrawam sobie te elementy, które są tu zgubione. A do tego służy taki zestawik. Sprawdzić, czy czegoś nie zepsułem. Wrzuciłem tę porysowaną płytę, co zawsze sprawdzam, czy w ogóle odtwarza nagrywalną, bo rysowaną. Jak na tym przejdzie, to przejdzie wszystko. No i jak słychać, gra. No i dobrze. Nic nie zepsuliśmy. Wymieniliśmy tak. Ten kondensator, ten kondensator, ten kondensator, ten kondensator. Te dwa kondensatory. Wymieniłem mostki, kilka rezystorów, zwłaszcza na przykład tutaj ten dałem mocniejszy, bo tam było wygrzane. Kilka rezystorów jeszcze wymieniłem, bo miały poupalane końcówki. No i odtwarzasz bez żadnego problemu, czyta mi płytę. Będę musiał jeszcze sprawdzić, może, nie wiem, czy będzie mi się chciało, czy oscyloskop prześledzi nam przebiegi. To potem ewentualnie sprawdzimy jeszcze, jak będzie odtwarzał na końcu pasma. Gdyż mnie to interesuje ze względu na ten legendarny już przetwornik TDA-1541A. Hemis się zacinał i ktoś go naoliwił. Tu nawet widać pod tym, jak jest dużo smaru.
Trzeba to wyczyścić. A czemu się mechanizm zacina, to nie mam pojęcia na razie. Będzie trzeba do tego dotrzeć. Powiem wam, że tak naprawdę ktoś zniszczył ten mechanizm, ponieważ na Oliwiu tutaj dwa mosiężne łożyska i wózek teraz w tej chwili tutaj, chociaż trochę stabilny jest, to tutaj trochę się kolebie maluzy. Zobaczcie. I zacina się przy wyjściu z szufladki. O, jest taki moment, to łatwo go zauważyć. W tym miejscu się zacina. Jak idzie o, tu. O, nawet czuć, jak przesuwam wózek, że o coś haczy. I nie wiem, co to jest. Może jeszcze znajdę. Czeka mnie trochę poszukiwania. Sinus. 8. 1 kHz sinus. Potem powinno być 10 kHz. Bardzo ładnie. Dajemy teraz następny 20 kHz. Nie, 19. Teraz jest 20 kHz. Też bardzo ładnie nam to odtwarza. 21 kHz i już sobie nie daje rady, ale to wynika z zapisu formatu CD. Podejrzewam, że nawet mi się nie udało tutaj odpowiednią częstotliwość zapisać. No i tutaj mamy... Zróbmy to jeszcze raz. 13. Przemiatanie całego pasma, jak widzicie, bardzo równo idzie. Także super. To jest 1 kHz 0 dB. Następny będzie 1 kHz minus 3 dB. O, mniejszy sygnał jest. 1 kHz minus 30 dB. Oba kanały. Teraz tylko jeden kanał. Widać, tutaj moduluje się coś. Nie chce mi się zmieniać zakresu napięcia. To co widzicie, to jest kwadrat 20 Hz. Bardzo zły przebieg. Podejrzewam, że to jest modyfikacja, którą ktoś tutaj wprowadził. Zamiast 100 mikro dał 3 mikro, 3,3 mikrofarady. Co prawda stały kondensator, no ale jednak mniejsza pojemność, nie na tym wyjściu. Tu mamy przebieg 1 kHz kwadrat. Widać spore dzwonienia. No i zaraz będzie 20 kHz. Wysokie częstotliwości kwadrat. To już nie jest kwadrat. Odtwarzacz ma problem z sopranami i to stwierdziłem podczas odsłuchu. Nie są takie czyste, jak powinny być. Zniekształcenia intermodulacyjne. O, tak. Nie mam miernika, żeby to zrobić do intermodulacyjnych. Teraz jest antyfaza. Dobrze działa. No i to byłby koniec testu. No, więcej nic nie ma. Częstotliwość 440 Hz, 0 dB. Przepraszam, trąciłem niechcący smartfon. O, teraz widać bardziej ten oscyloskop. 10 Hz, 10 Hz to musimy tutaj sobie przeregulować. Bardzo niski sygnał jest jak dla 10 Hz. Widzicie 1,20 V. Co pamiętajmy, peak to peak. 1,20 V wtedy, a teraz mamy 2,16 dla 20 Hz. I zobaczmy dla 40 Hz, jakie będziemy mieli napięcie, 3 ponad wolty. Ta modyfikacja, którą tutaj wprowadzono, osłabiła zakres niskiej częstotliwości. Tak. I to tak mniej więcej od 30 Hz, podejrzewam, w dół już jest źle. 3,36 dla 40 Hz, a zobaczmy dla 50 Hz 3,76, czyli ciągle rośnie ten sygnał, tak? Dla 100 Hz 4 V, ponad 4,5 V, czyli
Pick to pick oczywiście, czyli modyfikacja obcięła nam basy, mocno basy w tym odtwarzaczu. I właśnie to chciałem sprawdzić. Pozostałe parametry jak na TDA1451, no bo nie pamiętam ten przetwornik, musiał w schemat spojrzeć jaki to tam był. No pozostałe parametry jak na ten przetwornik bardzo ładne. Pamiętajmy o czasach powstania tego przetwornika, on jest tak chwalony mocno. I myślę, że no, spełnia swoje zadanie. Okej, okay. To by było na tyle. Jeszcze pokażę wam złożony ten odtwarzacz. No, niestety z napędem się nie udało nic zrobić. Będzie się tak przecinał. Nie mam narzędzi do tego. Miałem, ale już nie mam, żeby to zrobić. Dobrze, to by było na tyle. Odtwarzacz przyszedł do mnie tylko po to, żeby wymienić gniazda wyjściowe, bo zostały oberwane. Z tego, co się dowiedziałem od właściciela, została końcóweczka tutaj oberwana. Jak widzicie, właściciel ją zakręcił wtykiem cincz i urwał. To zostało wymienione. Te elementy tutaj widzicie właśnie to, to i to zostało wymienione w tym odtwarzaczu. I przyczyną niskich, takiego spadku na niskich częstotliwościach są wartości tych kondensatorów. Tam są identyczne. I wcześniej też sprawdzałem z tymi kondensatorami i też było źle. Znaczy tak obcinało niskie częstotliwości. Generalnie odtwarzacz przyszedł do mnie tylko na wymianę tego gniazdka. Mógłbym użyć takich WIM zamiast tego, ale właścicielowi się nie spodobałoby to, wyraźnie mi to powiedział, więc użyłem Miflexów. Ten kondensator to jest dokładnie to samo, co to, tylko jest zalany. Dobrze. Nie walczyłem z szufladą, ponieważ nie ja ją zepsułem, tylko ktoś inny. Nie ma możliwości naprawy tej szuflady. Już nie ma możliwości naprawy szuflady. No niestety... Tak się czasami dzieje. Dobra, zróbmy tutaj. Bardzo fajna płyta. Nie moja, tylko przyszła z tym odtwarzaczem. Zobaczmy, co tam grają. Grają. Gra wszystko, co trzeba. Przepraszam za te moje palce w kadrze, ale nie jestem przyzwyczajony do trzymania tego telefonu niestety. Tak prawdę mówiąc, zawsze mi się wydaje, że obiektyw w tym smartfonie jest na środku, a on zawsze jest z krawędzi i dlatego nie trafiam. Bardzo fajny worek, dobra. Zobaczcie jeszcze, jak to ładnie szybko reaguje. Bardzo dobry napęd. Error pojawia się przy skończeniu kalendarza. Wszystkie klawisze działają. Bez żadnego problemu. Jedynka działa natychmiast. Super. Bardzo fajna odtwarzacz, szkoda, że tylko taki zepsuty. No. Widzicie, jeszcze coś zobaczyłem. To przykręciłem odwrotnie. Muszę jednak odkręcić te boczki, jeszcze raz zaingerować. Wziąłem, odwróciłem te boczki, bo rzeczywiście zrobiłem błąd. No i odtwarzacz gra, skończona robota. Ładny jest. Szkoda tylko, że tak paskudnie gra. Trzymajcie się. Rozleciało się. I żaden z 20 mechaników nie ma ekspresowej usługi wymiany. Trzeba zrobić samemu. Teoretycznie powinienem sobie z tym poradzić. Ale nie jestem pewien. Umawiacie się z mechanikiem na wymianę sworznia. No to nie jest trudna czynność, to tam zrobi nawet i elektronik. Zresztą, jak widzicie, tutaj jest pewien tutorial. Jakiś miły człowiek opisał dokładnie, co i jak trzeba zrobić. No i chwała mu za to. Skorzystałem z tego tutoriala, ale zatrzymałem się w jednym punkcie. Tutaj ta gumka u mnie nie istnieje. Ja już wam pokazuję. Chodzi o tą gumkę. Generalnie sworzeń do wymiany. Niestety.
to dodatkowe koszty. Więc jak się umawiacie z mechanikiem, wiecie, przy starych samochodach, bo wymieniamy raczej takie rzeczy hurtowo, jak się umawiacie z mechanikiem na wymianę przegubu, to liczcie się z tym, że trzeba dorzucić, tak jak tutaj, 55 zł na wymianę swożnia, ewentualnie jeszcze górnego swożnia, albo tulej amortyzatora. Bo może się okazać, że śruby są tak zapieczone, że nie idzie tego odkręcić, albo gumy są tak wyrobione, że zagraża to bezpieczniej jeździe. Także moje koszty wzrosły. No i to jest dolny swożeń, wybity z tego miejsca. Tutaj mi zostało jeden element przegubu, który muszę jeszcze wybić. Element zdjęty. Trzeba pamiętać o takiej zawleczce, żeby nową założyć. Mówię wam, nie uczcie się elektroniki, uczcie się mechaniki. To jest zawód z przyszłością. Ludzie mają samochody, kupują samochody, a elektronika to tam do kosza idzie. Nie uczcie się tego. No oczywiście żartem. Założenie całego przegubu to 3 minuty pracy. No oczywiście złożenie koła to tam 15-20 minut. Cały czas pracy dla wykwalifikowanego mechanika to jakaś godzina. Maksymalnie. A jak jest dobry, to w pół godziny to wymieni. Konstrukcja tego jest banalnie prosta. Tu łożysko chodzi, ten koszyk wchodzi tutaj obok. Nieważne, wchodzi tutaj i dlatego może się tak wyginać. I to mi pękło. A z tego nawet nie, koszyka nie mam części, on powinien być tutaj i trzymać kulki. No cóż, taki urok. Jedna część mi została do wmontowania, mianowicie to. I będzie ok. Powód uszkodzenia? Nie żaden piasek, bo piasku nie było w tym, tylko zwyczajnie samochód nabrał mi wody albo śniegu podczas jazdy, bo była osłona pęknięta. Woda w ciągu dnia się rozpuściła, znaczy ten lód, ten śnieg, który się tam nabrał, się rozpuścił, a to było tu. I co? I w nocy zamarzło, bo było minus 15 i rozsadziło cały koszyk. Resztę dokonałem podczas skrętu w prawo i rozleciało się to. Całe szczęście 150 metrów od domu i mogłem go przypchać. Wstyd normalnie pchać samochód samemu. No i robota skończona. Ostatnie śruby dokręcamy i zrobione. Ktoś mnie może zapytać, czemu go nie dam na złom, bo był niezawodny przez tyle lat. Na zakończenie, podczas montażu, przypomniała mi się jedna historyjka związana z autem, więc ją wam opowiem. Wiecie, auto dla mnie nie jest wyznacznikiem prestiżu. Najważniejsze, że jeździ. W tamtym okresie byłem szefem sprzedaży na cały kraj pewnych urządzeń pomiarowych i jeździło się dużo po Polsce, ale już mniejsza o to. Zabrałem raz swego czasu, wracając z pracy, młodego człowieka na autostop. I tak się mnie pytał, co robię. No mówię mu, jestem dyrektorem sprzedaży na Polskę, takich rzeczy. Spojrzał na auto, któreśmy podróżowali, powiedział do mnie, auto jest stare. Powiedziałem mu, że nie przekładam wagi do auta, skoro mam służbowe i służbowe jest prestiżowe. Za to przekładam wagę do takich rzeczy, które leżą na tylnym siedzeniu. Akurat miałem Gibsona 335 albo 334, kupionego od jakiegoś poznańskiego muzyka. Nie jest istotne od kogo. W każdym razie instrument sporo kosztował. Mówię do niego, żeby spojrzał na tylne siedzenie, co dla mnie jest prestiżowe. Spojrzał bez entuzjazmu. Powiedział, no gitara. No i właśnie to jest to. Dlatego Hania jeszcze sobie pojeździ u mnie. Myślę, że kilka lat, dopóki się po prostu nie rozleci. To jest niezawodne auto, ma tak twardy silnik, ono 26 lat prawie jeździ bez awarii. Także dbajcie o swoje samochody.